Siemanko, witam was w pierwszym odcinku Gruby Redukuje. Ten odcinek jest także prologiem do tejże serii. Dzisiaj trenowałem klatkę piersiową wraz z tricepsem, dlatego chciałbym wam pokazać ten trening. Pokażę wam w tejże serii także co jem, co robię w ciągu dnia, jak spędzam wolny czas i wszystko to, co zobaczycie w tymże obiektywie. Obecny mój cel na ten sezon jest to zgubienie 15 kg. Na dzień dzisiejszy waga pokazu jest 115 kg. Także przede mną 15 kg walki. I co, widzimy się na treningach w ciągu dnia. Piąteczka. Do mojego śniadania potrzebuję jednego banana. Będzie to około 50 g węglowodanów, 20 g masła orzechowego jako źródło tłuszczy, wszystko bez dodatku cukru i soli, i 30 g odżywki białkowej o smaku truskawkowym, i do tego będzie jeszcze jako dodatek do kawy mleko kokosowe. Jest to w postaci takiej kremowej, bardzo fajnie się rozpuszcza i fajnie smakuje. I co, ja teraz spadam przyrządzać i widzimy się na treningu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. Tak się prezentuje moja owsianka. Ja spadam jeść i widzimy się później. Jest to mój trzeci posiłek. Jest tutaj 75 g kaszy bulgur, która ma około 5 razy więcej błonnika niż zwykły ryż brązowy. Do tego ma 12 g białka, niski indeks glikemiczny, i do tego 200 g mięsa. Papryka, kawałek zucchini. Pomidory. Mój posiłek potreningowy jest już po 17, ja podpisywałem na maile. W międzyczasie też oglądam Bartka z Polish Fitness Freak, który pojechał na Juvenalię. Jest to druga część już drugiego sezonu Personal Olympia. Dzięki temu chłopakowi Bartkowi powstał mój kanał i chcę wam pokazać, dlaczego zmieniam swoje nastawienie do żywności, do treningu, i to dzięki niemu trenuję i mam motywację. Także Bartek, dzięki i pozdrawiam serdecznie. I cóż, to by było na tyle w tym vlogu. Zapraszam was na kolejny vlog, tym razem będzie to relacja z tego tygodnia. Mam nadzieję, że podobało wam się i zostaniecie ze mną na dłużej. Ja teraz się opalam, leżę na balkonie i trzeba opalić trochę białego wieloryba. To by było na tyle. Pozdrawiam.